20:45, czwartek, maja, chyba czwarty czy szósty, nie wiem, straciłem rachubę, słuchajcie, jest późno, wróciłem teraz z takiego małego spotkania z moim kolegą, z którym prowadzę biznes, analizowaliśmy możliwości, koncepcje wspólnie z Pawłem Hermanowiczem, który w jakiś sposób tutaj nam doradza. I stwierdzam fakt następujący. Trzy rzeczy, które mają wpływ na twój sukces i na twoją przyszłość. Pierwsza rzecz to jest taka, żebyś po prostu robił więcej niż inni, żebyś dawał z siebie więcej niż inni, żebyś pracował więcej niż inni. Druga, żebyś czytał książki, szkolił się, poszerzał swoje horyzonty, szukał nowych kontaktów i się kształcił w różnych kierunkach. I trzecia rzecz, jaka jest najważniejsza, to pamiętaj, żeby mieć też czas dla siebie, gdzie naładujesz baterię, czy to będzie sport, czytanie książek, spędzanie czasu w wakacji w górach, nad jeziorem, z rodziną. Inaczej, jeśli będziesz pracował non-stop, bez tego trzeciego środka, jakim jest regeneracja i ładowanie baterii, to będziesz, powiem w czterech literach. Więc pamiętaj o tym. Trzymaj się. Trzymajcie się.